Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Szkole Maryi modlimy się podczas Najświętszej Ofiary w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Maryi Tułczak w jej 41. urodziny. O dobry wynik badań dla Marii. O pomyślne wyniki terapii i zdrowie dla Gabriela, o życie wieczne dla Artura i pocieszenie dla rodziny. Za przyczyną Matki Najświętszej o błogosławieństwo i zdrowie dla naszych ojców, Norberta i Stefana oraz ochronę od wszelkiego zła. W intencji ekspiacyjnej wynagradzającej za grzechy syna Krzysztofa, intencji świętej pamięci Jana Świętek. Za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej prośba o pojednanie i pokój w rodzinie. Kochani, krótkie ogłoszenia, korzystając z chwili przed Szkołą Maryi. Tak jak mówiłem w niedzielę, pierwszą naszą odpowiedzią na zaistniałą trudną sytuację, jaką mamy w parafii, jest modlitwa. Otóż, kochani, dziś pozwolę sobie już rozpocząć i zaprosić Was do codziennej modlitwy za parafię. Tutaj przy wyjściu położyliśmy listy. To jest lista w dni tygodnia. I bardzo proszę, abyśmy po prostu wpisywali nasze imiona i nazwiska. Potrzebujemy, im więcej, tym lepiej. Na każdy dzień tygodnia proszę się wpisać, wybrać sobie jeden dzień, w którym w sposób szczególny będę omadlać moją parafię. Wyłożyliśmy też specjalne modlitwy w intencji parafii. Możecie je użyć, proszę sobie wziąć. Będziemy drukowali, więc kopii może być tyle, ile potrzeba. To jest specjalna modlitwa w intencji naszej parafii oraz koronka w intencji parafii. A więc jeżeli się zobowiążemy do szczególnej modlitwy w dany dzień tygodnia, tak jak się wpiszemy na tą listę, bardzo proszę, aby tą modlitwę zmówić, ale możecie użyć jakiejkolwiek innej modlitwy. Może być to dziesiątek różańca, koronka do miłosierdzia, Bożego litania. Jakakolwiek modlitwa, którą omodlać będziemy sprawy naszej parafii. Także jeszcze raz, ważne jest, abyśmy się wpisywali na te listy. Na weekendzie będę więcej o tym mówił. To są poszczególne dni tygodnia. Wystarczy wpisać imię i nazwisko, żebyśmy wiedzieli, że listy się zapełniają i modlitwa za parafię trwa. To bardzo ważne, jeżeli ktoś z Was, drodzy przyjaciele, oglądający czy modlący się z nami przez internet, też się chce włączyć w taką modlitwę, to proszę o prywatną wiadomość, najlepiej przez Facebook, i prześlę te modlitwy drogą internetową, gdziekolwiek jesteście, można się w intencji naszej parafii, wspólnoty pomodlić. To pierwsza i najważniejsza odpowiedź, jaką jako parafianie możemy uczynić. Ponawiam zaproszenie na jutro o godzinie 7:00, wieczorna msza święta. Będziemy gościć w naszej parafii księdza doktora Ryszarda Gronia. Jest on proboszczem w parafii St. Williams w Chicago. Pochodzi z Jeleniej Góry, jest kapłanem archidiecezji wrocławskiej, obecnie archidiecezji chicagowskiej. Ma ukończony doktorat z teologii. Obecnie pracuje nad swoją habilitacją. Czym się zajmuje ksiądz Ryszard? Jest przede wszystkim mediewistą, a więc jesteśmy kolegami po fachu. Mediewiści to ci, którzy zajmują się średniowieczem. Tak jak ja zajmuję się świętym Antonim, ksiądz Ryszard pisze i publikuje na temat świętego Bernarda z Clairvaux. Jest to wielki mistyk chrześcijaństwa. To ten, który napisał modlitwę "Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo", że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek się do ciebie ucieka i tak dalej. A więc popularne nasze memorare, co śpiewamy na angielskich mszach tak pięknie, "Remember Virgin Mary". To jest właśnie autorstwa świętego Bernarda z Clairvaux. Ale ksiądz Ryszard nie tylko zajmuje się średniowieczną mistyką, ale również teologią i zagrożeniami współczesnymi.
podejmuje w swoich pracach bardzo wiele aktualnych tematów i myślę, że to nawet nas bardziej zainteresuje niż Bernard z Clairvaux. Na jego stronie, ja katolik, odnajdujemy najróżniejsze tematy, począwszy od antykoncepcji, poprzez celibat, cierpienie, demokracja, widzę, ekologia, ekumenizm, gender, pisze również o godzinkach, o homoseksualizm, jałmużna, kremacja, masoneria, miesiące maryjne, modlitwa, nawrócenie, okultyzm, ruchy charyzmatyczne, śmierć, święta, wypoczynek, wywoływanie duchów. Ja to tak alfabetycznie mówię. Widzicie, że bardzo dużo ciekawych tematów i jutro będzie o tym mówił, a więc ksiądz odprawi dla nas najświętszą ofiarę, powie kazanie, a po mszy świętej będzie spotkanie tutaj. Nigdzie się nie przenosimy, tylko będziemy tutaj. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy modlą się z nami właśnie przez internet. Jutro będzie transmisja i ksiądz doktor zgodził się również wytransmitować spotkanie. Ksiądz jest autorem kilku książek, w którym tłumaczy trudne rzeczy z teologii w bardzo prostym języku. A więc teologia dla współczesnych, dla zwykłego człowieka, jak to mówi. I rzeczywiście sama rozmowa z nim, którą dzisiaj odbyłem, była bardzo przyjemna, także myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Potraktujmy wizytę księdza doktora Ryszarda jako kontynuację naszych spotkań w Szkole Maryi o zagrożeniach duchowych. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, kochani. Jak zwykle, jak przyjeżdża do nas gość, bardzo proszę, będziemy tam jakiś koszyczek mieli, żeby przynajmniej oddać za dojazd do Bridgeport, bo musi tu przyjechać, ale myślę, że naprawdę warto posłuchać takich mądrych kapłanów. Więc zapraszam, jutro godzina 7, msza święta z kazaniem, a potem katecheza, livestream dla wszystkich, którzy chcą się z nami modlić. I ostatnie ogłoszenie. Dzisiaj po mszy świętej piękna pogoda, ogródek maryjny już czeka, także zapraszam na nabożeństwo majowe. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum filetificat juventutem, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et, procedamus in pace, in nomine Christi. Amen. Señor.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie serca Twoich sług, wyzwolonych z ciemności niewiary. I nie dopuść, aby utracili światło Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie do tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Okaż swą łaskę.
Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje we was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Pani pamiętacie, mówiliśmy w niedzielę o tym, że są pewne rzeczy, które czasami nas trwożą. I ta trwoga serca, o której Pan Jezus mówił w niedzielę w Ewangelii, jest takim bardzo ludzkim uczuciem. To nie jest nic, co nie może się nam przydarzyć. Dlatego Jezus mówi: niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. I tak powiem wam, że w niedzielę, kiedy mieliśmy dosyć trudne ogłoszenia, jak pamiętacie, i o tych wszystkich naszych problemach w parafii mówiliśmy i o trwogach, i tak po południu sobie myślałem, a musiałem pojechać na terapię w związku z moją ręką. Jak w połowie lat 40. się człowiekowi też zachciewa latać po schodach, to tak się kończy. Więc jechałem do Rhode Island na fizjoterapię na 2 dni. I tak się biłem z myślami. Piękny dzień był. I mówię: Boże mój, ciężko jest mówić do swoich parafian o sytuacjach, które są trudne. Dużo łatwiej mówi się o pięknych rzeczach. Wokół taki piękny dzień, piękny krajobraz, wszystko piękne. A my uświadamiamy sobie, że czasami w naszym życiu jest bardzo niepięknie. I boli mnie serce jako proboszcza mówić do ludzi, do was kochani, o rzeczach trudnych, o których musimy mówić, bo to są nasze sprawy.
I ta dzisiejsza Ewangelia, kochani, dzisiaj wracałem stamtąd i tak sobie rano to przeczytałem. I z każdym momentem bliżej Bridgeport uświadamiałem sobie, że wyjeżdżałem stąd z Ewangelią o trwodze, a wracam z Ewangelią o winnym krzewie. Gdzie Jezus przekazuje nam dziś no niezwykle ważną rzecz. To tak jakby była kontynuacja, bo to zresztą jest cały czas Ewangelia świętego Jana. Kontynuacja jego nauczania. Jakby sam odpowiadał na te pytania, jakie postawił nam w niedzielę. Bo winny krzew to roślina, winorośl. Myślę, że każdy z nas już był kiedyś w winnicy. Przypominam sobie przepiękne winnice nad Renem, gdzie na wzgórzach całe takie zbocza były porośnięte właśnie winoroślami. Ileż to ludzie, którzy tam pracują, pracy wkładali, żeby te winnice były równiusieńko przycięte, żeby były dobrze opatrzone, żeby przynosiły, tak jak dzisiaj słyszymy, owoc obfity. I jeżeli Pan Jezus bierze tą roślinę jako przykład dla nas, to chodzi o to, moi drodzy, że my jesteśmy jak taka winorośl. Kto to my? My jako indywidualny człowiek, ja, ty, każdy z nas. My jako grupa, powiedzmy na przykład, każdy z nas żyje w jakiejś grupie, rodzina, małżeństwo, relacja, rodzice, dzieci. Ale też i grupa większa, powiedzmy tu na miejscu właśnie, no nie będę się tutaj w jakiś sposób uciekał przed tą słowem rodzina jako parafia. I we wszystkich tych relacjach, kochani, czyli ja, mój małżonek, małżonka, moje dzieci rodzinne, albo i nawet tych szerszych, czyli ja, parafia, we wszystkich tych relacjach, kochani, może nastąpić i musi czasami sytuacja, gdzie ten krzew musi zostać boleśnie przycięty. Pamiętam, jak jeździłem właśnie przez winnicę w Niemczech i przyglądałem się, jak to było przycinane, to już gołe było dosłownie, a parę miesięcy później znowu było przepięknie zielone, a na jesień zbiory wino renickie. I moi drodzy, to jest świetny przykład. Czasami ten odpowiedzialny za winnicę, ten ogrodnik, musi bardzo to drzewo zranić, ten krzew, przyciąć. Tym ogrodnikiem jest Pan Bóg. I to przycinanie w naszym życiu, drodzy, no boli. Jeżeli ktoś mnie przycina, obcina, to mnie boli. Jeżeli mój małżonek, moja małżonka mnie przycina, też często się bardzo gniewam, unoszę. Jeżeli w parafii się coś przycina, też krzyczymy głośno, bo nie chcemy. Bo my w tym momencie widzimy tylko to, że ktoś nas tnie. A jakoś ciężko nam zrozumieć, że to jest po coś. Innymi słowy, moi drodzy, te trudności, które na nas przychodzą, one po coś są. Te rzeczy, które w niedzielę mówiliśmy o tym, nas trwożą, one po coś są. I nawet jeżeli nas to nieźle poharata, jak to się mówi po polsku, ktoś nas mocno poprzycina w tym i to boli, to też po coś jest. Ale w tym wszystkim, w tym krzewie winnym, te latorośle, czyli te gałązki, one muszą w tym krzewie trwać. Bo inaczej, jak słusznie Ewangelia dzisiaj zauważa, będą odcięte, usychają, składa się je na bok i wypala. To też widziałem nad Renem. I się płynie statkiem przez środkowy Ren, to są takie czasy, że się to wszystko wypala. Te badyle, oni to wypalają i to widać takie, aż dym idzie z tych winnic. To jest właśnie to wypalanie tego, co niepotrzebne, co poobcinane.
A zatem, kochani, nie bójmy się tego, że ktoś nas poobcina. Czy to jako osoby, czy jako wspólnoty, czy nawet jako parafie, no czasami trzeba się zmierzyć z tym, że ktoś nas przycina. Bójmy się bardziej tego, że w tych trudnościach czy w wyzwaniach, ja tu cały czas nie mówię tylko o parafii, ale o każdym z nas, że my utracimy to zakorzenienie w innym krzewie, czyli w kim? W Jezusie. Przez każdą trwogę, trudność, obcinanie, nawet nie wiem jak bolesne przejdziemy, jeżeli mamy z kogo czerpać soki, życie, duchowość Ducha Świętego. Jeżeli my się tego pozbawiamy, to już będziemy tylko tymi gałązkami, które nam poobcinają, wysuszą i wypalą. I tyle z tego będzie. A zatem, kochani, dzisiejsza Ewangelia, która jest jakby dla nas odpowiedzią na te pytania, jest bardzo jasną odpowiedzią. Trwajmy w Jezusie. Choćby nie wiem, jakie trudności się piętrzyły, czasami może właśnie one po to się piętrzą, aby jeszcze bardziej zakorzenić się w Panu Jezusie. No bo zobaczcie, mówiłem o nas, jako osobach, ty, ja. W relacji małżeńskiej, rodzinnej, czyli już my, i w relacji parafialnej. Jeżeli tam nie będzie Jezusa, no to co będzie? Pusto będzie. A zatem, kochani, trwajcie we mnie, mówi Pan, a ja w was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Moi drodzy, Słowo Boże przychodzi z bardzo konkretnymi wskazówkami. Umiejmy je czytać, umiejmy się w nie wsłuchać i na wszystkie pytania naszego życia otrzymamy odpowiedź, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Czy my się mamy trwożyć? No Pan Jezus mówi, nie trwóżcie się. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. A zatem kontynuuję moją myśl z niedzieli. Zamiast się trwożyć i martwić, szukajmy rozwiązań, oczywiście, szukajmy. Ale przede wszystkim idźmy głębiej w relacje z Panem Jezusem. A być może za jakiś czas okaże się, że to wszystkie przycinania i to, co nas bolało i boli teraz, było konieczne. Bo wszyscy, którzy mają ogrody, dobrze wiedzą, że czasami trzeba mocno poprzycinać rośliny, żeby na nowo wypuściły świeże gałązki, żeby lepszy owoc dały. Zatem nie bójmy się tego. Jeżeli Pan Jezus nas przycina, no to jest to najlepszy ogrodnik. A my tylko módlmy się, abyśmy trwali w jedności z Nim. Bo kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Kochani, słuchajmy uważnie nauczania Pana Jezusa. Starajmy się Słowo Boże zrozumieć. I módlmy się wspólnie do naszego Ojca. O czystość serca dla wszystkich chrześcijan Ciebie prosimy. O przywrócenie wewnętrznego pokoju wszystkim dręczonym przez złe duchy Ciebie prosimy. O nawrócenie dla wszystkich grzeszników Ciebie prosimy. O nadzieję dla wszystkich wątpiących Ciebie prosimy. O ufność w Bogu dla wszystkich zatrwożonych Ciebie prosimy. I we wszystkich intencjach, jakie dziś przynosimy do Szkoły Maryi, na tę najświętszą ofiarę Ciebie prosimy. Ojcze nasz, ufamy, że nas wysłuchasz.
kiedy prosimy o Twoje miłosierdzie i litość nad grzesznikami, wśród których i my sami jesteśmy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili. A zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity.
Dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Frankiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem, świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim, świętym Szarbelem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, winy krzywem, a my je ratujesz.
Modlmy się. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Panie nasz Boże, udziel Twoim wiernym błogosławieństwa i daj im wzrost życia duchowego, aby Twoja miłość umacniała ich do codziennej pracy. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Za chwilę nabożeństwo majowe w Ogrodzie Maryjnym. Tydzień temu świętowaliśmy Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski. Dziś szczególna modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej. Serdecznie zapraszam, a wszyscy, którzy modlicie się z nami przez internet, będzie zakończenie tej transmisji i druga transmisja już w ogrodzie. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niech go Bóg poskromi. Pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Benedicamus Domino, Deo gratias.